Halo, halo, zaczynamy? Ostatnio słyszałem, jak Bałtroczek opowiadał, że wszedł do kościoła pustego. No i tak zupełnie pusty kościół i za chwilę taka cisza, zupełnie nic się nie dzieje i wchodzi w pewnym momencie ksiądz i robi tak. Zdrowaś, zdrowaś. Nie, ja myślę, że sobie poradzimy głosem, chyba, żeby, chyba że faktycznie już bar kamp, czy bar otwarty kamp, czy też robi coraz większy. Czyli mamy teraz prezentację twoją i tak. Po tobie będzie list prezentował. Dobrze. To będzie taki w sumie krótki lajkowy temacik. Chciałem porozmawiać trochę o sposobach zdolnego dostępu do firmy, do organizacji, do osobów. Pod jakimś takim hasłem, no trzeba było lekko ubrać. Po raz pierwszy jestem na osobnym na barcampie, nie wiedziałem, że po prostu starałem się, znaczy początek jest taki dosyć lętwy, starałem się jakoś wprowadzić w temat. Generalnie będziemy mówić o protokołach dostępu zdalnego do zasobu. No i ten pierwszy slajd już widzę, że jest taki trochę trętwawy, tak jakbym ci jeszcze raz chciał przedstawić i chciałbym powiedzieć, że na przykład jestem troszeczkę za niski tutaj do pisuaru w toalecie i na przykład czasami mi się, nie wiem, udaje dzielić przez zero, tak zupełnie trochę bez sensu. Tak, ale chciałem wprowadzić, pomysł był taki, że od zawsze admini czy działał IT chciał mieć dostęp w bezpieczny sposób do zasobów firmowych. No a tam 2007 roku, że nawet kodeks pracy przewiduje bla 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 bla. Myślę, że ten slajd sobie po prostu pominmy, bo jest już nie na temat, nie na tą godzinę. Generalnie narzędzia telepracy, no wiadomo. Dawniej telefon, e-mail, komunikatory, telekonferencje. No, tym się nie będziemy zajmować, to by jeszcze powiedzmy było, ale też powiedzmy sobie, nie będziemy tego ujmować, natomiast chciałem się bardziej zająć tym tematem, zdalny dostęp do danych i aplikacji. Czyli tak jak wspomniałem, no zawsze IT chciało lub miało dostęp do zasobów firmowych i jak się to odbywało, jakie w ogóle mogą być sposoby dostępu. Na początek też zaczniemy sobie tak, w ramach rozkręcania, powiedzmy, no nie mówmy o dziale IT, tylko o normalnych userach, którzy chcą, dla pracownika, którzy chcą pracować na danych firmowych. No to pierwszym, do czego przede wszystkim tacy pracownicy mogą chcieć mieć dostęp? No praca grupowa, czyli wspomniany tutaj SharePoint już zaanonsowany na przykład, czy jakiekolwiek inne narzędzia do pracy grupowej, do spółdzielenia plików, etc., etc. Dostęp do aplikacji wewnętrznej, czyli jeżeli firma ma jakieś tam aplikacje wewnętrzne, nie klient serwer, tylko po prostu aplikacje, no to chciałoby się mieć czasami dostęp z jakiegoś innego miejsca niż tylko z siedziby firmy znanej. Do poczty oczywiście, no i co sobie kto tam wymyśli, ponieważ tutaj można puścić moce fantazji. Jakie mamy zagadnienia przede wszystkim przy tego typu rzeczach? No oczywiście poufność kanału, no to jest jasne. Ale otwiera nam się całe ryzyko związane ze zdalnym dostępem. I tutaj chciałbym, żebyśmy sobie podyskutowali o tym, żeby ten temat się przewijał podczas dalszej dyskusji, czyli jakie mamy ryzyka związane z zdalnym dostępem oraz i tutaj właśnie klucz programu, czyli wybór technologii. Co tak naprawdę mamy, jakie mamy w ofercie, że tak powiem, protokoły czy technologie dostępu do zasobów w sposób zdalny. No oczywiście pierwszy, to taka rozgrzeweczka, pierwszy sposób, no to aplikacje WWW. Niektóre firmy udostępniają po prostu swoje aplikacje pracownikom no, przez WWW w sposób publiczny. Udostępniają serwis WWW na adresie publicznym. Przykładem oczywiście takim najbardziej czytelnym są na przykład agenci ubezpieczeniowi, którzy zazwyczaj mają w swoich siedzibach po prostu aplikacje WWW tam do obliczenia wszystkich składek, ryzyk, wypełniania formularzy, system generuje umowy, wszystkie stawki i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj oczywiście to są trywialia. SSL, no to wiadomo, że musi wchodzić w grę. Oczywiście musi być porządne uwierzytelnianie i autoryzacja.
Natomiast tego typu zdalny dostęp ma plusy dodatnie i plusy ujemne. Mianowicie, prawno to potrzebna tylko przeglądarka, czyli w zasadzie dowolny klient z przeglądarką, tam mogą być jakieś oczywiście wymogi co do pewności, co do wersji przeglądarek, technologii, pluginów, etc., które muszą być, ale generalnie nie ma zbyt dużych wymogów co do stanowiska klienckiego. No i kontra, brak kontroli nad środowiskiem dostępu. I ten punkt zawsze nam się tutaj będzie przewijał przez wszystkie w zasadzie technologie, o których będziemy rozmawiać. To ja czyli... mogę wskazać jeden, która nie będzie miała tego problemu. No, tak. Widzicie? LiveCD, które jest zaszyfrowane i zdalny dostęp do terminali. Tak, i tutaj bardzo fajnie będzie na ten, właśnie dokładnie, będziemy na ten temat mówić, czy na przykład stacje po prostu rozwiązania własne terminalowe, czyli butowalny terminal, który ma tylko jedną funkcję. Ja na przykład spotkałem się ostatnio, bo kilka razy się spotkałem z takimi rzeczami, na przykład jeden z zakładów wzajemnych, czy tam gdzie się przychodzą ci nałogowcy i wszystkie pieniądze wydają, że ten wygra, ten przegra i takie rzeczy, no po prostu wszystkie stacje mają bezdyskowe, butowalne, po prostu nawet szczerze mówiąc nie wiem, z czego są butowalne, ale generalnie faktycznie są bezdyskowe, wszystko w ramie, jest terminal, łączy się z centralną, tam nie wiem jaki protokół, ale wszystko leci po jednym punkcie UDP. Akurat tam nie robiłem audytu, tylko tak powiem przy okazji się przeglądałem. Wydawałeś pieniądze, prawda? Słucham? Wydawałeś pieniądze. Tak. No widać, że nałogi sam pewne mam. Generalnie akurat zakłady nie należą do tych nałogów moich, ale widziałem, że to wszystko faktycznie leci po jednym porcie UDP, stacje były bezdyskowe. Ja akurat się tam zajmowałem siecią. Ale to było bardzo sprytnie zrobione, taki agent faktycznie miał tylko i wyłącznie, taka stacja miała tylko i wyłącznie jedno zadanie, jedną funkcję mogła pełnić, dostęp do systemu centralnego i jedna funkcja realizowana. Ale generalnie ten problem, po prostu o nim musimy pamiętać, jeżeli mamy zdalny dostęp, to środowisko dostępu klienckiego musi być bardzo mocno kontrolowane i w różnych systemach, w różnych technologiach dostępu różnie to wygląda. Oczywiście aplikacje www, czyli pierwsza prezentacja, podatność na ataki, te wszystkie, które, o których mówiłem wcześniej, czyli tak naprawdę mając aplikację www, musimy mieć dużo większe wymagania co do aplikacji samej, żeby ona była lepiej zabezpieczona, ponieważ środowisko klienckie jest bardziej narażone na pukanie do tej aplikacji, do serwera itd., itd. Czyli ona musi być dużo lepiej zabezpieczona niż aplikacja, która ma, że tak powiem, działa w środowisku bardziej zaufanym i być może jest mniej metod wykorzystania podatności takiej aplikacji. No i oczywiście ja się z Bartkiem akurat nie umawiałem na temat tych wszystkich dygresji na temat chmury, ale oczywiście można sobie wyobrazić, że dostęp zdalny jest realizowany również w chmurze, czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że praca zdalna miała polegać na przykład na współdzieleniu dokumentów, na pracy grupowej, to mamy te wszystkie rozwiązania Microsoftowe czy Google'owe. Tutaj moim zdaniem, z tego co słyszałem z sali, waszym chyba też, raczej nie, prawda? Bo chyba tu się rozumiemy już, tematy nie muszę specjalnie rozwijać, bo tutaj chyba z 15 minut było na temat rozwiązań chmurowych mówione. W związku z tym tego typu rozwiązania pracy zdalnej chyba raczej nie wchodzą w poważne zastosowania w grę. Kolejnym takim sposobem pracy zdalnej jest praca terminalowa. I tutaj o ile właśnie mówiłeś o tym, że stacja bezdyskowa mogłaby się dostawać, na przykład odpalać jakieś tam środowisko w ruchu, to akurat
Tutaj jest ostatni punkt, rozwiązania własne, z którym się spotkałem właśnie w tych zakładach wzajemnych, że tam była stacja, która nie otwierała przeglądarki www, tylko po prostu była stacja kliencka, ten terminal działał, ja nie wiem, czy to nie było jakieś VNC, naprawdę nie pamiętam, ale generalnie po prostu działała się, było rozwiązanie własne, jakiś tam jakiś protokół sprawdzony, ogólnie znany pod spodem chodził, ale ona miała tylko jedno zadanie. No, oczywiście mamy do dyspozycji wszechobecne RDP, VNC, rozwiązania Citrixa, wszystkie te protokoły w zasadzie zapewniają poufność danych, czyli szyfrowanie łącza. Zapewniają to, że możemy mieć pracę w trybie bądź desktopowym, prawda, czyli pulpitu, bądź też po prostu może być odpalana wewnątrz takiej sesji konkretna aplikacja. No i znowu, co za, co przeciw. No, potrzebny jest tylko klient. Zazwyczaj ten klient nie jest jakiś taki, nazwijmy to, gruby, tak? Jest to kawałek tylko aplikacji, która się odpala i realizuje wszystkie nasze funkcje. Dobra kontrola dostępu. Zazwyczaj gatewaye takie, które realizują dostęp terminalowy, no, współpracują z jakimiś systemami typu na przykład Radius plus Active Directory, no, tego typu rzeczy. W związku z tym po uwierzytelnieniu użytkownika jest dosyć duża granularyzacja uprawnień. Czyli możemy dać po prostu uwierzytelnionemu użytkownikowi dostęp do pewnej aplikacji, a w tej aplikacji do takich bądź innych funkcji. Czyli mamy stosunkowo dobrą kontrolę dostępu do zasobów w firmie. No i jakie mamy przeciw? Usługa jest cały czas widoczna publicznie, bo ten port RDP, Citrixa, VNC musi być dostępny publicznie. Może skoczę od razu do końca, w związku z tym, że są to takie porty dosyć egzotyczne. Może różnie to bywa z tą egzotyką, może dla niektórych, powiedzmy, port RDP nie jest jakoś specjalnie egzotyczny, ale jest zawsze zagadnienie firewalla. Nie z każdego miejsca taki użytkownik będzie mógł się łączyć. Zawsze trzeba rozważać, czy przez to będzie oczko do otwarcia tego połączenia. Kontrola środowiska klienta znowu nam się pojawia, bo mimo to, że jest to usługa, powiedzmy, terminalowa, to cały czas no, to, co się dzieje w systemie operacyjnym pod spodem, no, może się przez to łącze zrobić kupu na naszemu systemowi. Oczywiście Zero Daysy, nie wiem, chyba z rok albo troszkę więcej niż rok temu był taki, pojawił się szybciutko exploit na RDP. Notabene nasz system firmowy został skompromitowany właśnie przez tą dziurę i no, nie było siły, no, po prostu pojawił się Zero Days, czyli no, do widzenia. Akurat my trafiliśmy na to, że ktoś nas prawi. I na to specjalnie nie ma siły. I na takie protokoły czasami zdarzają się właśnie takie rzeczy. Troszkę rzadziej zdarzają się tego typu wydarzenia na technologie, które będziemy omawiać za chwilę. No i czasami cena. To czasami jest pro, czasami kontra. No, w przypadku VNC możemy sobie wyobrazić rozwiązanie darmowe, możemy sobie wyobrazić rozwiązanie komercyjne. RDP, Citrix, no to już trzeba niestety płacić. Ja akurat nie jestem specjalistą od licencjonowania, ale no to już wchodzą w grę już zagadnienia finansowe. Natomiast w ogóle cały ten wstęp, te rozmowy, że możemy przez WWO, możemy przez RDP, to służy mi do tego, żeby porozmawiać troszeczkę o protokołach VPN-owych. I tutaj chciałbym właśnie troszeczkę bardziej Was wciągnąć w temat i porozmawiać o tym, jakie są zalety, wady rozwiązań VPN-owych. Jak to było historycznie, jak to wyglądało, jak
którym kierunku teraz idzie. No, jeżeli chodzi o rozwiązania takie w sumie sztandarowe, no to mamy oczywiście IPsec-a, to chyba takie pierwsze poważne rozwiązanie stosowane na szerszą skalę. Mamy rozwiązania Microsoftowe, mamy czyli L2TP, znaczy inaczej, to nie tyle jest rozwiązanie Microsoftowe. Oczywiście, jeżeli ktoś siedział w technologiach Cisco, no to wie, że L2TP to już było za króla ćwieczka, tylko w troszeczkę inny sposób traktowano. To znaczy to był protokół, gdzie mieliśmy NASA, do którego się łączył koniec tunelu, on był realizowany tylko przez L2TP, a w środku po prostu leciał dowolny inny protokół. Natomiast sposób, jaki, z tym, że to było rozwiązanie, powiedzmy sobie, niszowe. Natomiast no, Microsoft, jak to chyba Microsoft robi, zresztą były tutaj rozmowy o tej zgodności z RFC, no, po prostu wziął sobie, okej, okay, jest taka technologia, no to my sobie zróbmy z tego własne rozwiązanie i specjalnie przejmując się, czy to będzie rozwiązanie kompatybilne z innymi rozwiązaniami. No i wziął sobie taki protokół, który już bardzo, bardzo dawno był używany, czy też po prostu zdefiniowany, bo może używany to za duże słowo, czyli wziął L2TP, no i wziął tego IPsec-a i stworzył sobie własne rozwiązania, o którym zapytałem. Tak, jeszcze pod spodem jest PPP do pewnych funkcji, które właśnie tam przydziału adresu, uwierzytelnienie i tak dalej. No ale generalnie mówi się o tym rozwiązaniu jako L2TP, IPsec. No i rozwiązanie PPTP, które też w zasadzie istniało już jakiś tam czas i Microsoft je sobie troszeczkę nie tyle zawłaszczył, co po prostu wykorzystał w tym produkcie, który stał się popularny i czyli w kliencie wybije nowy systemowy. No, Wadek też mówił o tym protokole SSTP, troszeczkę sobie parę słów o nim możemy powiedzieć. No i ostatnio hit sezonów, kilku ostatnich, czyli SSL VPN. No i teraz słów kilka na temat IPsec-a. Sam IPsec jest w zasadzie osobnym protokołem, osobną specyfikacją pakietu na warstwie trzeciej. W zasadzie polega on na tym, że robi się enkapsulację pakietu IP w taki no, pakiet IP podobny z dodatkowymi polami. Czyli generalnie mamy enkapsulację, co zazwyczaj w świecie sieciowym oznacza, jeżeli jeszcze robimy enkapsulację na tych samych warstwach albo na warstwach wyższą, niższą, no zazwyczaj oznacza słowo tunel, prawda? Czyli robimy jakieś tunelowanie. Oczywiście tunele istniały już różne, to znaczy to były na przykład tunele GRE, gdzie można było przepuszczać, nie wiem, w pakietach IP można było IPX-a przepuszczać, to były tunele IP, ale IPsec jako pierwszy wprowadził dwie funkcje, mianowicie funkcję szyfrowania i funkcję podpisywania pakietów, czyli to, o co chodzi w sieciach publicznych przy przesyłaniu pakietów. Oczywiście, żeby to wszystko mogło działać, no, nie wystarczyła sama specyfikacja tego, jak taka enkapsulacja ma wyglądać, czyli jak zapakować pakiet IP, jeszcze dodatkowe nagłówki, bo pojawiały się no, pewne zmienne. Tymi zmiennymi były klucze szyfrowania do enkrypcji, klucze podpisywania pakietów, bo mówiliśmy o tym, że IPsec zapewnia również podpisywanie pakietów, czyli upewnianie się, że pakiet nie zostanie zmodyfikowany na ścieżce od A do B. Ponieważ pojawiła się właśnie na przykład kryptografia, no to jeszcze pytanie, ok, mamy klucze, ale tak naprawdę do czego, do jakich algorytmów to są klucze? Czyli musimy uzgodnić, jakie algorytmy stosuje jedna strona, jakie algorytmy stosuje druga strona. Więc niestety, i to chyba jest główny powód, może nie główny, ale jeden z powodów, dla którego IPsec stał się troszeczkę niewygodny, musiał powstać protokół, który uzgadnia te wszystkie sprawy. I
do tego po wielu tam bojach doszło do tego, że tym protokołem stał się protokół ISA-KMP, Internet Security Association Key Management Protocol, zazwyczaj działający tam na porcie 500 UDP. I teraz strony, zanim w ogóle zaczną puszczać sobie pakiety EPISEC-owe, podpisane i zaszyfrowane, no muszą po pierwsze zabezpieczyć ten sam protokół ISA-KMP. Po drugie wysłać sobie do pozycji i uzgodnić zestawy szyfrowania i zestawy funkcji podpisu. Po trzecie ustalić wspólne klucze symetryczne, no ponieważ jest to komunikacja online'owa, to raczej wchodzi w grę tylko szyfrowanie symetryczne ze względu na szybkość. No i dopiero potem, a jeszcze co najważniejsze, na samym początku te strony muszą się uwierzytelnić, czyli powiedzmy klient czy strona inicjująca musi się uwierzytelnić do strony drugiej i w drugą stronę, żeby one wiedziały, że rozmawiają, ze sobą. Czyli oprócz tego, że już potem leci ta komunikacja IPsec-owa, że wszystko się już dzieje ładnie, szyfrowane i podpisywane, to niestety mamy ten narzut na dodatkowy protokół. Był jeszcze drugi problem, który potem został troszeczkę zlikwidowany, mianowicie NAT. Jak IPsec powstawał, to była jeszcze idea takiego internetu opartego na klasach IP, ABC, potem się to zaczęło kończyć, potem się pojawiły NATy i tutaj właśnie słowo NAT stanowiło poważny problem, ponieważ IPsec no niestety w swojej takiej podstawowej wersji zupełnie jest antynatowy, ponieważ pakiety są podpisywane. NAT co robi? No, generalnie zmienia wymówki pakietów. Czyli jak gdyby przechodząc przez NAT, od razu pakiet była modyfikacja, druga strona stwierdzała, sorry, a ten pakiet jest modyfikowany przez kogoś. No i tutaj ten NAT był bardzo, bardzo dużym problemem. Oczywiście szybciutko mądrzy ludzie wpadli na pomysł, żeby, no co robić, jeszcze raz zapakować taki pakiet. Protokół warstwy czwartej, tam było kilka propozycji, czy pakujemy w TCP, czy pakujemy w UDP. Ostatecznie się jakoś tak utarło, tam były między Nortelem, Microsoftem, Cisco, tam historyczne checkpointem, były tam takie generalnie przepychanki, którą implementację tego opakowywania będziemy robić. Teraz generalnie już jakiś jest konsensus, że pakujemy 4000 UDP, czyli pakiet IPsec-owy ładujemy jeszcze w jeden pakiet UDP i dopiero go przepuszczamy przez NAT-a. W związku z tym ta cała modyfikacja NAT-owa, nagłówków NAT-owych, dotyczy nagłówków IP, ale tego pakietu UDP, a nie tego wewnętrznego pakietu. Ale zobaczcie, jaki jest narzut. Mamy pakiet IP, który niesie jako użyteczną informację, on jest opakowany o jeszcze nagłówek IPsec, jeszcze nagłówek UDP i jeszcze raz pakiet IP, tak? W związku z tym obkurcza się dosyć mocno użyteczna wielkość informacji przesłanej. Co więcej, była jeszcze sprawa MTU, no czyli fragmentacji pakietu. Pakiet jak sobie leci IP, zazwyczaj no, z LAN-u wychodzi 1500, ale nie jest powiedziane, że po ścieżce będzie też 1500, prawda? Okej, tam są, oczywiście protokół ICMP potrafi czasami się dogadać, że na ścieżce jest troszeczkę, gdzie jest jakiś fragment, jest mniejszy niż 1500 i jak gdyby od razu przy wyjściu zawęzić zmniejszyć tą wielkość pakietu, ale to nie zawsze jest prawda. I w związku z tym, jeżeli taki pakiet IPsec-owy przechodził przez fragment sieci, gdzie MTU było mniejsze niż 1500, musiał być sfragmentowany. Dla pakietu IP był problem. Fragmentujemy pakiet, stawiamy znacznik, że jest flagi fragment i urządzenie końcowe. Zamknięta impreza. Ale zostańcie. Ale nie można pić. Jak można? Nie, przepraszam, pomyliłem się. Trzymajcie się! Trzymajcie się! Nie. Żeby się jakbyś nauczyli. Wierzysz w to? No nie, ale... Dobra, zabawnie też by nie było.
Czyli generalnie, czyli fragmentacja pakietów. Normalnie dla pakietów IP leci pakiet, jest jakiś mniejszy, router stwierdza, że troszeczkę mniejszy był, fragmentuje, jest w porządku. Następny router, który już może to ten pakiet defragmentować, łączy go, jest w porządku. Ale w przypadku IPsec-a no nie. Ponieważ znowu fragmentacja pakietu, podział pakietu, to jest naruszenie jego integralności. No i generalnie IPsec był super. Cały czas jest super i jest wykorzystywany w ogromnej ilości zastosowań. Natomiast może niekoniecznie już jest takim no, królem, pierwszym wyborem. Jeżeli mówimy o pracy zdalnej, czyli stricte client to site, no to może, aha, bo w ogóle IPsec ma dwa tryby. Site to site, przepraszam, tryb transportowy i tryb... Połączeniowy? Nie, transportowy i tunelowy. W trybie transportowym jest połączenie, jak gdyby stacje końcowe, jedna pakuje pakiet, wtedy dodatkowe nagłówki, szyfruje, podpisuje i dopiero stacja końcowa go rozpakowuje i interpretuje. Natomiast w trybie tunelowym robią to jak gdyby gateway, czyli końce tunelu. Zazwyczaj jakieś routery, firewall, tam gdzie jest styk zazwyczaj z internetem lub gdzieś w pobliżu. I generalnie taki tryb tunelowy nazywa się rozwiązaniem site to site najczęściej. No i dla pracy zdalnej raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że no, dając pracownikowi router skonfigurowany na przykład z takim IPsec-iem, to my totalnie nie mamy wpływu na tym, co się dzieje w środowisku tego jego LAN-u, prawda? Tam dzieciak może ściągać jakieś totalne trojany, po prostu wszystkie malwary i tak dalej. A jednocześnie otwieramy dziurkę, ten jego LAN staje się częścią infrastruktury organizacji, prawda? W związku z tym absolutnie do pracy zdalnej, site to site, no nie bardzo. Nie bardzo, znowu ze względu tego, że nie mamy pełnej kontroli nad środowiskiem wewnętrznym tego pracownika. No client to site jak najbardziej. I oczywiście client to site to może być również tryb tunelowy. W zasadzie tryb transportowy już w ogóle nie jest używany. Jak gdyby tryb transportowy używamy nawet, jeżeli dwie stacje końcowe szyfrują i rozszyfrowują, a nie stacje, że tak powiem, pośredniczące, końce tunelu, które szyfrują, szyfrowują i sprawdzają podpis, i wszystkie te klocki IPsec-owe robią, to mimo wszystko, nawet przy A do B, stacja, używa się trybu tunelowego obecnie. No i client to site, owszem, ale żeby zabezpieczyć środowisko dostępu, pamiętajmy, że zawsze przy połączeniach tunelowych do organizacji, nazwijmy to do centrali, zostaje ten problem bezpieczeństwa stacji końcowej. My kiedyś robiliśmy takie z Siwym jeszcze, po nie wiem, chyba z 10 lat temu takie laboratorium, taki objazd z połączenia technologii Cisco i Microsoft i pokazywaliśmy właśnie sposób dostania się do infrastruktury firmowej przez backdoora. To znaczy stacja miała zainstalowanego backdoora, łączyła się IPsec-iem do centrali, prawda? I po prostu przez backdoor dostawał się na stację i dziurką do centrali. Czyli krótko mówiąc miał dostęp do zasobów zdalnych. Czyli klienty IPsec-owe, takie, które, no te, które zdobyły w sumie na największe uznanie, czyli na przykład Cisco VPN Client, czy no, swojego czasu bardzo popularne rozwiązania checkpointowe, które łączyły się z EW1, miały pewne zabezpieczenia dodatkowe. Tymi zabezpieczeniami na przykład było, teraz standardem jest w zasadzie odcinanie stacji klienckiej przy połączeniu VPN-owym od internetu. To znaczy, owszem, czasami polityka firmy zezwala na ruch do internetu, ale tylko właśnie przez ten VPN, czyli udostępnia tej stacji ruch do internetu, ale tylko i wyłącznie przez VPN, zakładając, że ten ruch też potem jest gdzieś jeszcze filtrowany, zabezpieczany na urządzeniach, ale już pod kontrolą organizacji. Checkpoint, co więcej, w ogóle nakładał, modyfikował polisy, na przykład Windowsa, i po prostu
jak gdyby dobetonowywał tą stację dosyć mocno, także w ogóle możliwości ruchu sieciowego były dosyć ograniczone. Po podpięciu się takim klientem checkpointowym do SW1. Czyli owszem, ale z takimi właśnie dodatkowymi zabezpieczeniami. Niestety te zabezpieczenia powodowały to, że te rozwiązania w zasadzie działały dobrze, ale w obrębie jednej klasy produktów, czyli checkpoint firewall z klientem checkpointowym działał super, ale mimo że gdzieś tam pod spodem działał IPsec, to wszystko nie grało, tak? Bo nie można było sobie wziąć dowolnego klienta i podpiąć się. Tak samo z Cisco. Mówiąc, ktoś tutaj, były już jakieś tam sygnały wcześniej, że IPsec i RFC, Microsoft, Cisco. Ale przecież Cisco też stosuje i stosowało swoje rozszerzenia opisywane w draftach RFC, na przykład XOTH, tak? Czyli Client Authentication, gdzie próba połączenia się w zasadzie do, nie wiem, koncentratora czy tysiące, czy tam do dowolnego pixa, czy tam iOS-a skonfigurowanym IPsec-iem, no była raczej skazana na niepowodzenie, chyba że się wymusiło to konfiguracją, bo klient Ciscowy łączył się na początku wszystko super RFC, gadamy, ale potem nagle okazuje się, że jest żądanie dodatkowego uwierzytelnienia. Znaczy główne uwierzytelnienie to było tak zwane uwierzytelnienie grupowe, czyli do grupy, a potem jeszcze trzeba było wpisać swoje tam dane uwierzytelniające, bądź zaprezentować certyfikat, bądź jeszcze tam dowolne inne w zasadzie EAP-owe metody. Także generalnie jak mam być uczciwy, to IPsec na poziomie idei jest super, ale w ramach rozwiązań jednej firmy. To znaczy próby pożenienia właśnie rozwiązań różnych producentów może nie są skazane na niepowodzenie, bo to jest mój ulubiony protokół, czasami lubię sobie pogrzebać, porobić jakieś z tym pospinać rozmaite rozwiązania i owszem, udaje się, ale to zazwyczaj nie jest że robimy, konfigurujemy wszystkie parametry, fazę pierwszą, fazę drugą, ustalamy klucze, czy to co tam trzeba ustalić, protokoły i wszystko działa. Nie, te rozwiązania niestety IPsec-owe w praktyce sprowadzają się do tego, że najlepiej działają jednak na rozwiązaniach jednego producenta. I jak mówię, to nie zawsze jest prawda, ale zawsze trzeba mieć taką lampkę alarmową, że halo, jeżeli jedna strona to jest taka implementacja, druga to jest taka, to wcale to rozwiązanie, ten projekt nie musi zakończyć się sukcesem. Autoryzacja dostępu do zasobów. W zasadzie to właśnie było to checkpointowe. O, ale IPsec i Firewall. To, co ja wam wspominałem wcześniej. To znaczy, IPsec jako specyfikacja tam wyglądu pakietów, specjalnie jest prostą sprawą. Ale po pierwsze, z punktu widzenia sieciowego jest to zupełnie inny protokół. To znaczy on tam ma numer 51 ESP, czy tam 50-51, to jest ESP i AHA, czyli szyfrowanie i podpisywanie. Jeżeli na przykład firewalls stwierdzą, że one przepuszczają czyste IP, to dla nich protokół 50 albo 51 już jest nie do przepuszczenia. Co więcej, do działania IPsec-a w praktyce, w rozwiązaniach praktycznych, jeżeli nie zastosujemy kluczy statycznych, a tego nikt nie stosuje, to jest bez sensu, niebezpieczne i w ogóle jak gdyby nie rozwiązanie enterprise'owe, czyli musimy użyć tego protokołu ISA KMP działającego na UDP 500, znowu przy takich rozwiązaniach, gdzie drugi koniec, że tak powiem, mobilny, jest to klient, pracownik, który może się pojawić w zasadzie z dowolnej sieci, to niekoniecznie ten port UDP 500 będzie działał. Czyli w ogóle się jak gdyby nie powiedzie negocjacja parametrów połączenia. Czyli znowu IPsec i firewall, sprawy powiedzmy sobie dyskusyjne. Jakie jeszcze mamy rozwiązania? Czyli na przykład, mówiąc o Windowsach, L2TP plus IPsec. A Microsoft jak zwykle zrobił sobie po swojemu, tak jak zrobił z Kerberosem, czyli wziął sobie Kerberosa, zmodyfikował tego tak, że oryginalny Kerberos już z nim nie mógł rozmawiać i mamy domenę Windows. Ale to zrobili specjalnie. Okej, ja rozumiem, ale właśnie, bo tutaj też jest bardzo ciekawe, to było pytanie, czy ktoś tam nie może sobie codziennie poszukać RFC. A może to jest działanie
specjalne. A po grzyba mają inne produkty współpracować z naszym rozwiązaniem, skoro możemy zgarnąć kasę również za licencje klienckie na przykład. Tak? Z Kerberosem to było specjalnie zrobione przez Microsoft. Oni to zrobili po to, żeby wyeliminować jako kontrolery domeny maszyny z sambami. Prosta rzecz. Wyszło, na początku wyszło, ponad pół roku na chwilę wyszło, trzeba było czekać. Tak. Na chwilę wyszło, a potem się... Wyrokiem sądowym, że musieli współpracować. Tak, ale no, umówmy się, nie ma kontrolerów domeny na sambie. Ale dobra, okej, w porządku, ale umówmy się, że to są w ogóle, to są jak gdyby filozofie różne, czyli jak gdyby protokoły otwarte i robimy oprogramowanie zgodne ze standardami, które będzie współpracowało z każdym oprogramowaniem, które z tym standardem jest zgodne, oraz no, po prostu firmy, które widzą, okej, ten protokół ma takie a takie feature'y, nam się to podoba, i potem z różnych względów, albo na przykład, ale chcielibyśmy dodać coś fajnego, bo jest tutaj na przykład nam tego brakuje, albo chcielibyśmy właśnie zrobić tak, żeby nasze rozwiązanie pracowało tylko z naszymi produktami. Intencje mogą być różne, ale generalnie Microsoft no, bierze często protokoły i na przykład wziął sobie protokół E2TP i protokół IPsec, ale uwaga, protokół IPsec w wersji tej właśnie transportowej, nie tunelowej i taki dziwolny. Czyli L2TP robi tunel, czyli po UDP właśnie jest robiony tunel, co notabene załatwiło sprawę NATO i to był chyba główny jakby taki powód, dlaczego w ogóle zrobiono taki dziwoląg. Czyli L2TP zapewnia tunel, a całe połączenie jest szyfrowane IPsec-iem w trybie transportowym. No i tam jeszcze właśnie głos sali, także jeszcze, żeby oczywiście skonfigurować sieciowość, uwierzytelnić. Dla ciekawości jeszcze tam TPP ustawiono, bo to był bardzo fajny do tego protokół. Jest to jak najbardziej połączenie point to point, czyli z samej nazwy protokół TPP świetnie się tutaj mieści. No i w związku z tym powstał taki dziwoląg, który nawet całkiem sprytnie działa. Jeśli można jeszcze coś dodać, to ramka, która ma 1200 bajtów. Jeszcze raz? Ramka, która ma 1200 bajtów. 1200 bajtów, no. Czyli generalnie MTU w zasadzie, zazwyczaj jeżeli są problemy z MTU, to się ogranicza 1460 i to powinno wystarczyć. Natomiast tutaj 1200 to w ogóle przechodzi, że tak powiem, przez każdą szczelinę praktycznie w sieci. Może ja tutaj, tak historycznie trochę PPT powinno być wcześniej. Ale generalnie no, PPTP jest protokołem tunelowym samym w sobie i to jest jeden z tych protokołów, który tworzy nam tunel. Akurat tam jest po TCP robiony tunel. Natomiast on sam z siebie nie zawierał szyfrowania. I tutaj Microsoft znowu dołożył gdyby swoje 3 grosze i stworzył takie szyfrowanie, no, początkowo 40-bitowe, NPP się to nazywało. Które po prostu zapewniało zewnętrznie do oryginalnego protokołu szyfrowanie. To też całkiem nieźle działało, jeżeli nie chcieliśmy mieć jakiegoś szyfrowania takiego, no powiedzmy, wysokiej jakości, ale to, żeby nie każdy na przykład słyszał nasze, znaczy mógł podsłuchać nasze hasła, no to powiedzmy te protokół MPP, który potem tam został zwiększony, nie wiem czy powyżej 128, ja się chyba zatrzymałem, bo potem już nie śledziłem, 128 bitów potem były protokoły szyfrujące, powiedzmy sobie wystarczające do zastosowań takich, no, że tak powiem, niewojskowych, nie high secret. No i potem wprowadzono, też się nie umawiałem, ale już temat, że tak powiem, hasło się przewinęło, SSTP. I co się stało z SSTP? Tak naprawdę SSTP to jest, no może głos z sali, jakieś... HTTPS. Jeszcze raz? HTTPS. Tak, a w środku? Jedno bądź drugie. Czyli krótko mówiąc, to było jak gdyby wpuszczenie całego tego ruchu. Czyli na początku mamy HTTPS-a, SSL-a, czy tak formalnie bardziej mówiąc TLS-a, bo to jest standard. TLS-a, czyli zestawiamy po porcie 443, który no zazwyczaj większość firewalli po prostu puszcza. No bo umówmy się, czy tam protokoły UDP z L2TP czy TCP tam 1723, tak, TCP, no firewall niekoniecznie musiał wpuszczać we wszystkich miejscach. Takie dosyć dziwolągi, prawda? Natomiast po 443
otwarty. No to co? Ładujemy się. Łączymy się z 443 po drugiej stronie. Pytamy się o certyfikat. Halo? Jest certyfikat OK? W porządku. W takim razie uzgadniamy protokoły szyfrowania. Potem leci Diffie-Hellman, czyli ustalenie kluczy sesyjnych. Potem ustalony szyfr, ten Diffie-Hellman używa i szyfruje łącze. No i co? No i następnie po prostu hop lub hop. Puszczamy stare protokoły w środku 443. Może ja wiem, no mało eleganckie rozwiązanie, ale strasznie skuteczne. No i druga sprawa, że bardzo zamknięte, no bo ograniczające się tylko do rozwiązań Microsoftowych. No i... Tak. A, to nie do mnie było. Po piwo było, tak? Myślałem, że jakieś zgłoszenie z celu. A czemu mówimy, że to jest ograniczenie do rozwiązań Microsoftowych? Czemu ograniczamy to tylko do rozwiązań Microsoftowych? No, a jakie są jeszcze implementacje SSTP? Tak? Właśnie o to mi chodzi, tak? No, o to tym jedno rozwiązanie serwerowe i jeden klient tylko to wspiera. No tak, to już tutaj raz. Na tą chwilę współpracowałem. Jedno implementacji nie działające. Tak jest, no dokładnie. Wszystko. Nie ma jakichś problemów, że coś się nie stało. Wasza wina, coś to po prostu działa, tak? Oczywiście te protokoły tam z defaulta są negocjowane, czyli jak nie użyjemy tego, to może Waldek więcej mógł powiedzieć, że po prostu one mogą być negocjowane, którego użyjemy, ale ten SSTP jest jak gdyby no, największa szansa, że on po prostu jest w stanie przejść przez jakieś firewall, przez wszystkie te sprawy sieciowe. SSL VPN, no to od ładnych paru lat robi się modne. Ja tak na początku, jak jakiś kumpel mi powiedział, słuchaj, jest takie super rozwiązanie, sprzedają takie pudełko i po prostu wszystko leci po SSL. No ja mówię, no dobra, ktoś tam coś wymyśli i jakieś tam rozwiązanie. A okazało się, że to, ja już nie pamiętam w tym momencie firmy. Może. Straszne badziewie. Ale generalnie, no dobra, aha, tak się zastanowiłem, no okej, no ma to jakieś tam, powiedzmy, techniczne, realizowalne, fajnie, ale specjalnie tam sobie odpuściłem, tak? I potem się okazało, że, kurczę, to te rozwiązania zdobyły całkiem, no, dużą popularność. Z jakiego względu? No, z tego samego względu, co SSTP. To znaczy, mamy tylko jedną dziurkę, jeden port, 443. Mamy dobrze zdefiniowany protokół SSL, jest świetnie zbadany i tak naprawdę, zapewne takie same funkcjonalności jak IPsec, może za wyjątkiem podpisywania pakietów, tak? Ale to podpisywanie pakietów było tylko i wyłącznie no, problemem w IPsecu, tak? Ze względu na fragmentację, ze względu na lata i tak dalej. Czyli, no bo jak działa SSL? Klient łączy się z serwerem na warstwie sesji, na piątej warstwie, czyli tam już wszystkie te pakiety sobie poleciały, synapsy, kreacje, bla, bla, bla. I generalnie klient się łączy, serwer podaje mu swój certyfikat. Wtedy wchodzi w grę oczywiście PKI, czyli wszyscy sobie sprawdzają, aha, podpisany, nie podpisany. Załóżmy, że serwer przeszedł tą autentyfikację, że jest klientowi uwierzytelniony, czyli klient ma zaufanie do serwera, prawda? Czyli w porządku. No to klient zasuwa do serwera dalej. Dobra, to w takim razie ustalmy sobie, wyślij mi swoje, czy tam klient wysyła swoje zestawy szyfrów, mam taki a taki zestaw szyfrów, serwer wysyła takie a takie, wybieramy wspólny, najmocniejszy, ok. No to wypadałoby jeszcze klucze jakieś ustawić. No to super, Diffie-Hellman, tak? Nie wiem, czy wszystkim jest znany protokół, ale generalnie chodzi o to, że to jest protokół ustalania klucza prywatnego w obecności strony trzeciej, która ewentualnie może podsłuchiwać. Jak ktoś ma, myślę, że to nie jest ani na tą godzinę, ani na takie spotkanie przy barze, żeby tam mówić o kryptografii, być coś mocniej, ale generalnie jest to sposób ustalenia klucza symetrycznego w obecności strony trzeciej, która może podsłuchiwać. No to ustalają sobie dwie strony klucz symetrycznie, mają już wybrany szyfr, no to dawaj, zasuwamy szyfrowanie, tak? Czyli mamy zabezpieczony kanał, a w środku może lecieć co bądź. Albo może sobie lecieć protokół aplikacyjny typu HTTP, SMTP, no co tam sobie prawie kto wymyśli, prawda? Może za wyjątki protokołów, które są wielosesyjne, czyli FTP, ale to też tam już załatwili. No i
co za problem, żeby wepchać do tej dziury po SSL-u protokół warstwy niższej, czyli IP. Czyli już ustaliliśmy sobie na warstwie sesyjnej, na piątej warstwie tunel, no to wepchajmy tam IP, tak? Proszę bardzo. I wtedy mamy tylko jeden, skoro i tak wszystkie rozwiązania, koniec końców, skończyły się tym, że i tak musimy to IP, tą warstwę trzecią, tunelować. Bądź w TCP tam 10 tysięcy w przypadku Cisco, bądź w końcu UDP 4500, jak już się utarło, czyli jak gdyby, żeby obejść tego NATa, skoro w PPTP, L2TP i tak musimy to wszystko przepychać przez warstwę czwartą, opakowywać te pakiety IP w warstwę czwartą, to już zdecydujmy się na rozwiązanie, jak już i tak musimy to opakowywać, tunelować, to zdecydujmy się na dobrze znany protokół SSL i wpuśćmy tam to IP, koniec kropka, tak? Bardzo takie czyste koncepcyjnie rozwiązanie. Co więcej, firmy poszły w tym kierunku, żeby robić jako klienta apletę Java. Czyli na przykład łączymy się ze stroną organizacji, której się chcemy podłączyć do jakiegoś koncentratora VPN-owego SSL VPN, no i tam po prostu stronka nam podaje aplecik. Oczywiście tu jest haczyk, bo oczywiście ten aplet powinien być podpisany, zaufany i tak dalej, i tak dalej. No ale za wyjątkiem tego, no, możemy sobie oczywiście również zainstalować, jakoś rozdystrybuować te wszystkie aplety, zainstalować zdalnie, centralnie, jeżeli to jest problem dla organizacji. No ale generalnie wygoda. Łączymy się, pobieramy aplecik, inicjujemy sesję SSL, potem już leci zazwyczaj uwierzytelnianie. I to uwierzytelnianie już jest dowolne w zasadzie. Username, password, username, certyfikat, whatever. Tak, co sobie tam producent wymyśli. Ale nie musimy instalować jakiegoś softu badziewia, które nam się... IPsec się strasznie wgryzał w soft TCP zazwyczaj. To znaczy on po prostu, jak już mieliśmy klienta IPsec, to on po prostu kładł łapę na stosie TCP IP i po prostu rządził tym stosem. A już nie mówiąc o tym, żeby się chciało na przykład drugiego klienta TCP, znaczy IPsec-owego zainstalować, no to już mocno nierealizowane zadanie. Także, żeby dwa klienty naraz działały. A tu mamy eleganckie rozwiązanie. Aplecik, SSL, uwierzytelnianie i lecimy w środku po prostu tunelowanie IP. Ten aplet również zazwyczaj, no we wszystkich poważnych rozwiązaniach, zabezpiecza przed tym, o czym wcześniej mówiłem, czyli przed środowiskiem dostępu, czyli konfiguruje tak routing, że w zasadzie dostęp do sieci zewnętrznej podczas połączenia VPN-u, bo to jest po prostu niemożliwe. No i takimi sztandarowymi produktami są chyba Cisco AnyConnect, tam może się połączyć z ASO 5000. Juniper też ma rozwiązanie, w tym momencie nie pamiętam jak ono się nazywa, ale też takie eleganckie apletowe rozwiązanie. Troszkę bardziej grube rozwiązanie to jest, tutaj nie zrobiłem na slajdzie, jest oczywiście OpenVPN, tak? Czyli rozwiązanie GPL-owe, no tylko oni tam mają, oni ciągle rozwijają jakieś dodatki do OpenSSL-a i do OpenVPN-a. Być może, ja nie śledzę tego aż tak mocno, być może pojawił się jakiś aplet, który jak gdyby się potem na tego OpenVPN-a nasadza albo w ogóle sam to jakoś robi, ale raczej wydaje mi się, że jeszcze takiego eleganckiego rozwiązania, jak powiedzmy ściągany aplet zawowy i jest takie... pośrednie, możesz skustomizować, tak? Do jednego egzeka OpenVPN-a, zacząć tam certyfikat, nazwę końca i tak dalej, i tak dalej. I dajesz klientowi jednego egzeka, kliknij sobie. Aha, w ten sposób. No. Tak, okej, tylko znowu to jest zaufanie, to są bardziej takie, powiedzmy to nie jest rozwiązanie enterprise'owe chyba, tak? Chociaż nie, można sobie wyobrazić, że jeżeli jest to dystrybuowane w jakiejś formie zaufanej, podpisane taki egzek, no to, ale powiedzmy nie tak przygotowane już do enterprise'u, tak? Czyli okazuje się, że ostatnio chyba serca i portfele tych dużych producentów rozwiązań VPN-owych właśnie zdobył SSL VPN.
I szczerze mówiąc, tak jak się zastanowić, to trudno się dziwić, bo jest to dosyć eleganckie rozwiązanie. Bardziej eleganckie byłby IPsec, ale w związku z tym na te wszystkie narzuty związane z wieloma portami, które muszą, czyli port 500 UDP dla ISAC MP, porty do tunelowania, w zasadzie na trawersach już musi być zawsze robione, no bo trudno sobie, bo chyba że będzie side to side robione między gatewayami na adresach publicznych, tak? No to okej. Okay. Ale client to site to zawsze musi być w zasadzie nad traversal, czyli znowu tunelowanie tego w portach UDP czy tam TCP już whatever. A tutaj jak gdyby mamy kolejne podejście do tematu na dobrze zbadanym, bezpiecznym protokole TLS, który po prostu wpuszcza do środka protokół IP. Natomiast no, zawsze uwaga na kontrolę środowiska klienckiego, to ten temat zawsze przy tych tak zwanych telekomuterach się będzie pojawiał. Czyli zawsze trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy jakieś czerwone lampki, że tak naprawdę każdy połączony VPN do naszej organizacji, no to jest po prostu otwarcie, no, włączenie do naszej sieci kolejnej stacji. Tak? I nawet jeżeli jest odcięta sieć, jeżeli jest odcięty internet, to przecież nie chodzi tylko o backdoory. Jeżeli tam jest jakiś malware, no to ten malware może z tego połączenia korzystać, tak? Czyli coś tam może się, jakiś proces może tam robić, czynić zło w naszej sieci wewnętrznej. W przypadku, a jeszcze jedna sprawa jest bardzo ciekawa, w przypadku SSL VPN-a możliwe jest rozwiązanie, że dostajemy adres IP z tej samej sieci, co adres organizacji. W przypadku IPsec-a zawsze to musiał być adres z jakiejś innej podsieci. Musiał być de facto no, routing robiony na urządzeniach, na gatewayach. No, w przypadku IPsec SSL VPN-a może być, oczywiście nie musi i nawet chyba nie powinno być, ponieważ lepsza jest kontrola, tak powiem, łatwiej jest ustawić reguły dostępu różnego rodzaju firewalla czy no, urządzeniach, które kontrolują pakiety, kiedy mamy to urządzenie z innej sieci. Wtedy jak gdyby kontrola może się odbywać na poziomie routingu, a nie na poziomie niższym switchingu, gdzie ta kontrola jest dużo słabsza. Ale w przypadku SSL VPN-a możemy zastosować takie rozwiązanie, że de facto stacja jest widziana jak stacja w LAN-ie. No, sam nie wiem, czy to z punktu widzenia bezpieczeństwa jest lepsze, gorsze, ale technologicznie jest taka możliwość. No i takie ogólne zasady. Po pierwsze, wyizolować sesję klienta, czyli zawsze być pewnym, że klient, który łączy się do koncentratora, jest dobrze zdefiniowany. Wszystkie zasady, reguły, policy są dobrze ustawione, czyli on ma dostęp tylko do tych aplikacji, do tych zasobów sieciowych, do których powinien mieć dostęp, a nie na przykład robić Security Association w IPsec-u, na przykład cała podsieć na całą podsieć, tak? Tam jeszcze powinno być na gatewayu zawsze jakieś ograniczenie co do dostępu do zasobów sieciowych. No chyba, że jest potrzeba dostępu do wszystkiego, ale generalnie ogólna zasada jest taka, że wyizolować sesję klienta i nad nią panować i wymusić te zasady bezpieczeństwa u klienta. No, zastanowić się nad skalowalnością rozwiązania, bo to fajnie brzmi, ale jak się robi tych klientów VPN-owych sporo, to, no to już trzeba dobrać rozwiązanie pod względem skalowalności. Tam cały czas pakiety są szyfrowane, cały czas leci kryptografia i tutaj no, przy 10 klientach nie ma problemu, tak? Natomiast w zasadzie przy żadnym sprzęcie. Natomiast powyżej tej liczby, no już trzeba się przyjrzeć temu sprzętowi, czy on będzie skalowalny, czy zrobić może jakiś load balancing, czy dobrać lepszy sprzęt, etc., etc. Bo to nie jest takie oczywiste w przypadku sesji szyfrowanych. Zarządzanie regułami dostępu. No, w przypadku, jeżeli mamy te grupy klientów, bo grupy użytkowników, ich jest dużo, jedni mają dostęp do takich zasobów, drudzy do innych, trzeci jeszcze do innych, no to się zaczyna robić zagadnienie. Tak, żeby dobrze poustawiać
żeby dobrze poustawiać im zasady dostępów, czyli jakieś ACL. No i troszeczkę lepszą kontrolę L4 do L7, czyli protokołu głównie API no, od TCP do góry, czyli protokołów niż aplikacyjnych, niż dla intranetu, czyli oprócz tego, że mamy dbamy o to, żeby ta stacja końcowa miała bezpieczne środowisko, żeby tam nie było malware'u, żeby tam nikt się nie mógł przez jakiegoś backdoora do tego naszego tunelu dostać, to mimo wszystko zaufanie do takiej stacji jest ograniczone. Dlatego zasoby, które taka stacja ma dostawać, to powinny być ciut lepiej chronione niż zasoby dostępne z intranetu, gdzie to środowisko jest chronione, że tak powiem, no, zakładamy, że jest lepiej chronione. No i stosować dobrze zbadane standardy. Oczywiście można sobie wyobrazić, że sobie wymyślamy jakiś protokół tunelowania, który po prostu fajnie szyfrujemy jakimiś rozwiązaniami, na przykład, nie wiem, znaczy instytucje rządowe mają na przykład hardware'owe, po prostu na drugiej warstwie sobie szyfrują, prawda? Już od drugiej warstwy szyfrują wszystko. I pewnie te standardy też są, znaczy inaczej, te protokoły też są jakoś zbadane. Natomiast czy to IPsec, czy to SSL VPN, czy sam SSL generalnie, czy wszystkie te protokoły, inaczej, kryptografia stosowana w protokołach PPTP, no one już mają pewną swoją historię, są dobrze, że tak powiem, rzucało się na nich odpowiednia ilość atakujących, czy kryptoanalityków i po prostu dobrze je stosować, dobrze zbadane standardy, jak również produkty, które implementują w sposób dobry te standardy, bo może się zdarzyć, że owszem, wszystko w RFC jest ładnie opisane, wszystko elegancko, ale implementacja jest do D, tak? I tak się zdarzało, że po prostu wszystko w teorii fajnie jest napisane, ale ktoś zrobił taką implementację, że na przykład, nie wiem, generator pseudolosowy jest bardzo mało pseudolosowy, jest w zasadzie prawie, że nie losowy, tak? Albo wszystko dostało na przykład dodatkowe instrukcje. Albo tam jeszcze jest jakiś kawałek softu, który no, udostępnia jakiś inny dostęp. Tak? Także generalnie również oprócz tego, że coś ma napis SSL VPN albo IPsec albo coś tam, to jeszcze trzeba zbadać, czy po prostu, czy to nie jest rzeszowo, tak? Czy tam się nie można dostać jakimiś no, nieprzewidzianymi w protokole. Dobrze. To w takim razie, ponieważ chyba się rozgadałem, to ostatni slajd, czyli pytania.